Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Oczywiście twórczość Stanisława Fijałkowskiego nie jest, powiedziałbym, prosta, więc pewnie wymaga pewnego namysłu, pewnego spotkania się wprost z obrazami, pewnej dozy wyobraźni i myślę, że można tam odnaleźć wiele wartościowych treści, które z pewnością poszerzą horyzonty, choć oczywiście trzeba wykonać ten pierwszy krok, spróbować otworzyć się na piękno tej twórczości, otworzyć się na to, co artysta chciał przekazać, a być może odnaleźć też cząstkę tego w sobie i tym podążać. I myślę, że Fijałkowski jako znany i uznany przede wszystkim artysta nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na całym świecie, może być też dobrym ambasadorem Polski, polskiej kultury. I pytanie tu jest do rządu. Proszę odpowiedzieć na piśmie, w jaki sposób rząd zamierza wykorzystać tę okoliczność setnej rocznicy i wykorzystać właśnie tę rocznicę do popularyzowania polskiej kultury. Dziękuję bardzo. Pan poseł...